10 czerwca w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie 9. gwiaździstego rajdu szlakami Jana Pawła II. Rajd organizowany był pod hasłem „Chodzicie moimi drogami”. Przebiegał on szlakami papieskimi i trasami jedno- i wielodniowymi w Beskidzie Wyspowym, Gorcach i Beskidzie Sądeckim. Celem rajdu jest przede wszystkim uczczenie pamięci Jana Pawła II, poznawanie regionu oraz wypoczynek w górach. Jest to już nasz 9. rajd. Grupa liczyła 15 osób, 3 grupy, w tym 2 z naszej szkoły. Grupa wędrowców to są nasi uczniowie, grupa absolwentów, moi byli uczniowie i rajdowcy oraz grupa dziewcząt z 2. LO. Szliśmy 3 dni. Byliśmy w Beskidzie Wyspowym i w 3. dniu już tutaj w naszym Beskidzie, w Beskidzie Sądeckim, a dzisiaj w Beskidzie Wyspowym, gdzie do naszej grupy tej rajdowej dołączyła grupa moich pierwszoklasistów. Trasa nasza przebiegała od Limanowej, gdzie rozpoczęliśmy w ogóle mszą świętą o godzinie 6 rano. Potem przejechaliśmy do Nowego Sącza, Jazowska i szlakiem zielonym powędrowaliśmy na Przechybę. Tam spotkała nas burza, deszcz, ale na Przechybie wyszło słońce, więc panorama piękna. Naładowaliśmy akumulatory, posilając się i przeszliśmy dalej. Zeszliśmy do Jaworek, no godzina gdzieś około 18:00 i tam wspólnie po odpoczęciu zaczęliśmy pisać kronikę. Zwiedzaliśmy Jaworki i po wspólnym wypoczynku, czyli śnie, udaliśmy się wraz z grupą księdza Wieczorka, który z nami chodził niegdyś i uczył nas w szkole religii. Wyszliśmy na Wysoką, z Wysokiej na Durbaszkę i w takim ogromnym deszczu schodziliśmy i było cieże, aż miło było, naprawdę. I wróciliśmy do domu godzina 21:00. Dzisiaj rano od godziny 9:00 wyszliśmy już tą wzmocnioną grupą pod krzyż, zjedliśmy wszyscy wspólnie pizzę i wróciliśmy na mszę, żeby zakończyć rajd szlakami Jana Pawła II. Licząc, że w przyszłym roku też nam się uda. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której odbyło się wręczenie nagród za udział w rajdzie, przygotowanie kroniki rajdowej oraz za konkursy, które miały miejsce przed mszą.